Szanowni Państwo, z okazji jubileuszu Fundacja postanowiła uhonorować swoich mecenasów, donatorów i przyjaciół. Otrzymają oni wyjątkowe statuetki, srebrne i złote sowy. Wszak sowa jako symbol mądrości, symbol nauki widnieje w logo Fundacji Fundusz Ziemi Olsztyńskiej. Szanowni Państwo, każda sowa jest inna, ponieważ jest ręcznie wykonana w hucie szkła artystycznego w Olsztynku przez pana Tarasa Krymickiego. Zapraszam na scenę laureatów statuetki srebrnej sowy, a zostają nimi Samorząd Powiatu Olsztyńskiego za coroczną dotację. Ktoś powinien teraz odebrać srebrną sowę? Pan starosta? Może pan przewodniczący? Pan Jerzy Laskowski. Zapraszam. Wspólne zdjęcie, szanowni Państwo, oto nasi samorządowcy.
To także pan Krzysztof Reszka, księgowy naszej fundacji. Zapraszam. Srebrna sowa trafia także do pani Joanny Rogowskiej, prokurator. I tu liczę na okrzyk przewodniczącego gościa. Srebrną sowę otrzymuje także pani Barbara Kuba, członek Komisji Kwalifikacyjnej i dyrektor Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej w Starostwie. Zapraszam na scenę panią Anetę Pawkę. Jest to członek Rady Fundacji. Srebrną sowę wracam również do rąk pana Mirosława Obrzeńskiego. To Komisja Rewizyjna Fundacji. Srebrną sowę Fundacja przyznaje także panu Jarosławowi Zdrukowskiemu, Komisja Kwalifikacyjna. Srebrną sowę otrzymuje także Aleksandra Adamczyk, nasza wolontariuszka. Ona dzisiaj rozbijała na wyjście. Srebrną sowę otrzymuje także Radio Plus, które wspiera nas od wielu, wielu lat. Standardowo odbiera pan redaktor Marcin Szybowski. Srebrną sowę otrzymuje także Bajarze, pan Paweł Jarząbek, prezes Fundacji Punkt Ziemi Olsztyńskiej. Bye.
Pan przewodniczący też tych psów dostaje srebrnych i złotych, dlatego że oni są ornitolog. On się zna na każdy ptaszek. Jakbyście chcieli go popytać, który ptaszek śpiewa, gdzie jak śpiewa i w jakich krzakach, to on wam wszystko opowie. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie, z dużym wzruszeniem, bo to po pierwsze 20. gala, a po drugie nie ma ojca chrzestnego, pana Adama Sierzputowskiego, ale ja jestem matką chrzestną tej fundacji. Ale muszę powiedzieć dwa słowa, albo może pięć wyjdzie. Proszę Państwa, bez ludzi dobrej woli, i to dzisiaj też było widać, nie ma żadnych działań prospołecznych. To co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Ale ja chciałam tutaj wymienić dwie osoby z nazwiska. Mianowicie przede wszystkim pana starostę Adama Sierzputowskiego też powinnam wymienić. Pana Andrzeja Abakle, któremu zawdzięczamy ciężką jego codzienną pracę z zespołem nad tym, żeby pozyskać sponsorów. To dzisiaj było widać. Andrzeju, ponieważ to jest mój wychowanek, ja się wszystkim chwalę. Andrzeju, po prostu nie mam słów, żeby wypowiedzieć uznanie. To daj buziak. A tak! Jedna żywiołowa, wspaniała osoba, czyli nasza Asia. Ja Państwu powiem, że tej roboty, którą przez 20 prawie lat robi Asia, nikt by nie wykonał. To jest ciężka praca, ale Aśka kocha ludzi po prostu i dlatego to robi. Dziękuję Państwu bardzo, jestem bardzo wzruszona. Życzę stypendystom przede wszystkim dalszych osiągnięć i zdobywajcie te swoje punkty naukowe i składajcie dokumenty do fundacji, bo warto. Kiedyś stypendia były bardzo małe, teraz dzięki panu staroście są bardzo duże, muszę wam powiedzieć. Ale każdy pieniądz jest wart tej nauki i tego oddania. I jeszcze jedną rzecz powiem, którą powtarzałam przez kilkanaście lat. Dla mnie stypendyści Fundacji Fundusz Ziemi Olsztyńskiej to jest elita tego społeczeństwa. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Szanowni Państwo, złotą sowę otrzymują pan Robert Kaskowski, prezes firmy Primavera Furniture. Pokazuje nam środki, ale pan prezes również swoje darowizny nam przekazuje. Zapraszam. Jutrzenka, dobre miasto.
złotą sofę otrzymuje również grupa DTK. Nagrodę udziela pan Adam Pawłowski. Złotą sofę otrzymuje również firma Ptak S.A. Niestety dzisiaj nie ma z nami pana prezesa Antoniego Ptaka, ale przekażemy na drogę w późniejszym czasie. Ostatnią dzisiaj wręczaną złotą sowę otrzymuje Andrzej Abako. Wszyscy wiemy, kto to jest. Powiem jeszcze krótką laudację. Jest mnóstwo zasłużonych od 20 lat działania fundacji. Ja od kilku lat jestem zaangażowany jako prezes, ale chcę podkreślić, że gdyby nie Andrzej Abako, to po prostu z całą pewnością nie wyglądałoby to dzisiaj tak, jak wygląda. I to mówię z pełną odpowiedzialnością. Niczego nie oczekuję od pana starosty. On nie wpływa na komfort mojego życia codziennego. Mówię to absolutnie obiektywnie jako człowiek z dużym doświadczeniem życiowym. Ten człowiek ma serce i za to dzisiaj otrzymał wspaniałą złotą sowę. Gratulacje. Szanowni Państwo, oczywiście ci wspaniali ludzie, którzy stoją w tej chwili na scenie, to oni są 50% wartością tej fundacji. Oczywiście 100% wartością fundacji jesteście wy, młodzi ludzie, którzy żeście dostali stypendia. Ale dzięki tym ludziom, którzy stali na scenie, samorządowcom, którzy wspólnie ze mną budują Fundusz Ziemi Olsztyńskiej, za to im bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki ludziom, którzy pracują społecznie, czyli tej drugiej turze, która została sowy, bo oni przychodzą do fundacji bez złotówki wynagrodzenia. Oni robią też to z serca. I też dzięki tym ludziom, którzy prowadzą własne biznesy, którzy wiedzą, jak jest ciężko na rynku, a potrafią się podzielić też tym, co zarobią, są już na tak wysokim poziomie, tak jak powiedziałem, nie tylko europejskim, ale światowym produkcji swoich produktów, że stanowią też elitę przedsiębiorców w armii i za to naprawdę wam serdecznie dziękuję, że jesteście, za to, że otworzyliście serce dla mnie, ale przede wszystkim dla tych młodych ludzi. To naprawdę jest wielka dla mnie satysfakcja, ale powiem wam szczerze, że każde słowo, które do nich mówię, trafia na żyzną glebę i ta żyzna gleba daje jakby te efekty, że możemy dzisiaj w Biskupcu, dzięki też panu dyrektorowi tego pięknego miejsca i panu burmistrzowi, świętować 20. jubileuszową galę. Panowie, wielkie, wielkie ukłony dla was i mam nadzieję, że będziecie ze mną. Jeszcze mam roki, jak przedłużą, to jeszcze 5 miesięcy. Mam nadzieję, że będziecie ze mną, czyli na 21. gali spotykamy się razem po to, żeby zobaczyć znowu i docenić najlepszych młodych ludzi w powiecie olsztyńskim. Chciałbym jeszcze podziękować te swoje załodze, bo gdyby nie praca mojego zespołu promocyjnego, gdyby nie praca mojego zespołu Magdy, Moniki, Jowity, Kasi i Maćka i wszystkich
to by też tak nie wyglądało, bo oni też się angażują i za to serdecznie im dziękuję, że ta gala tak wygląda. Trenowali, robili, to jest ich chłopu, żeby to było. Wielkie, wielkie podziękowania dla was. I oczywiście dziękuję mojej wolontariuszce, która mi tak bardzo dziennie pomagała dzisiaj. Mam tu dla niej piękny prezent. Zofia, chodź do mnie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz będziemy jeszcze się troszeczkę radować pięknymi dźwiękami, które za chwilę nam zespół zagra. A później wszystkich bardzo serdecznie zapraszam na jubileuszowego torta. Wyjątkowego, śmietankowego, przepysznego. Nie uciekajcie. Dla każdego na pewno wystarczy kawałek, bo nie powiem ile kosztował, ale jest duży. Także warto jeszcze zostać tą chwilkę i się spędzić. Ja wiem, że to długo trwa, ale musicie zrozumieć, że 20. jubileuszowa w związku z tym musi być wyjątkowa, ale wyjątkowa jest dzięki wam. Dziękuję wam bardzo. Za chwilę przed Państwem wystąpi oktet muzyków, których być może Państwo już widzieli na scenie.